Te zdjęcia wykonał w październiku 99 roku Jarosław S., pseudonim Masa. Uwiecznił swój dom w podwarszawskiej miejscowości. Był z tej posiadłości dumny, bo zrealizował marzenie. Willa, ogród, basen, a w garażu Mercedesy. Wcześniej mieszkał jak każdy w zwykłym bloku w Pruszkowie. Ale to za mało. Tak żyje bieda. On chciał wejść na szczyt, zdobyć fortunę. I zdobył. Z haraczy, z tirów, z włamań, z normalnej gangsterki. W chwili, kiedy chodził z kamerą i filmował swoje dobra, nie wiedział, że za 2 miesiące zginie jego przyjaciel i opiekun Andrzej K., pseudonim Pershing, a za nieco ponad pół roku on sam, Masa, opuści wraz z rodziną tę piękną willę i stanie się świadkiem koronnym, który pogrąży Pruszków. Policja uderzyła w sierpniu 2000 roku. Aresztowano kilku najważniejszych liderów gangu. Przez następne miesiące wciąż trwała wielka łapanka. Gangsterów chwytano w Polsce i za granicami. Zeznania Masy były druzgocące. Mafia stanęła przed sądem. Dawne wojskowe koszary na warszawskim Bemowie były dziś z pewnością jednym z najlepiej strzeżonych miejsc w Polsce. To tu toczą się procesy najgroźniejszych przestępców. Od początku linia obrony była jasna. Obalić zeznania świadków koronnych. Było ich 8, ale liczył się głównie Masa. Tak, oskarżeni i ich obrońcy zrobią wszystko, by podważyć wiarygodność świadków koronnych i ich zeznań. Dla instytucji świadka koronnego będzie to nie pierwszy, ale z pewnością najważniejszy test. Oskarżeni do końca nie wierzyli, że Masa ich zdradzi. Był przecież taki jak oni. Krew z krwi, kość z kości. Był z nimi. Teraz już przeciwko nim. Jest to kłamliwe pomówienie mojej osoby przez pragnącego uniknąć odpowiedzialności karnej za swe przestępstwa znanego bandziora oraz bezwzględnego cwaniaka Jarosława S***, potocznie zwanego Masa. To właśnie główny świadek, skruszony gangster Masa. Za jego głowę wyznaczono podobno już nagrodę. Strzeżony dzień i noc. Przewożony z kryjówki do kryjówki. Do dzisiaj miejsca jego pobytu są najpilniej chronioną tajemnicą. Szczecin. Mieszkanie dziennikarki Ewy Ornackiej. Tylko ona może dotrzeć do człowieka, z którym chcemy rozmawiać. Ewa poznała Masę kilka lat temu. Przeprowadzała z nim wywiad dla jednej z gazet. Przez pośrednika poprosiła, żeby do niej zadzwonił. Podała dzień i godzinę. Ma przekonać Masę do udzielenia pierwszego w jego życiu telewizyjnego wywiadu. Ewa Ornacka, słucham. Dzień dobry panu, kłaniam się. Pani Ewo, chciała pani znaleźć kontakt ze mną. Tak, szukałam kontaktu z panem. Bardzo dziękuję za telefon. Ja mam nadzieję, że osoba, dzięki której mam z panem kontakt, przekazała ideę tego programu i moją prośbę gorącą do pana. Przekazała mi ta osoba tą ideę, z tym, że ja to do pani... prawda, możliwości. Nie mam w 100% pewności, czy będzie to, czy możliwe jest, żeby pani zrobiła obiektywny program o mnie. Proszę pana, nad tym programem pracuje cała ekipa. Ja jestem jednym z elementów układanki. Myślę, że Widzę, że pani nie może zagwarantować. Widzę, że pani ma słabe możliwości, bo ja mam bardzo złe doświadczenia z dziennikarzami. Ale o co panu chodzi, proszę pana? Chodzi mi o pani artykuły, o dziennikarzy, artykuły, które stawiają mnie w bardzo złym świetle. A nie powinny tego robić, moim zdaniem. To znaczy przedstawiamy pana po prostu jako osobę, która w tym świecie, o którym opowiadamy, była i... Nie, proszę. Jest to historia, którą i tak opowiemy... Kopiecie mnie w dalszym ciągu, jakbym był czynnym gangsterem. Nie postrzegacie tego, że już jestem normalnym człowiekiem, bo jestem byłym gangsterem. Jestem normalnym człowiekiem, próbuję się zmienić, próbuję się zrehabilitować dla wymiaru sprawiedliwości. I to, o czym pan mówi, interesuje naszą ekipę, także to, że jest pan świadkiem koronnym, jest dla nas cennym elementem tej opowieści i o tym chciałabym z panem porozmawiać przed kamerą.
Więc owszem, zgodzę się, ale ja zadzwonię za kilka godzin do pani, ponieważ muszę to przemyśleć, muszę to zrozumieć. Dobrze, dziękuję bardzo, czekam na telefon. Dziękuję. Spotkanie Piotra Pytlakowskiego z generałem policji Adamem Rapackim. To za jego kadencji Masę zwerbowano na świadka koronnego. Pan zna wielu świadków koronnych, pan z nimi rozmawiał. Czy na przykład to jest wiarygodne? Czy można wierzyć takiemu świadkowi jak Masa, który mówi, podkreśla to bardzo usilnie, że on jest byłym gangsterem, że teraz on chce zwalczać przestępczość? Takie są jego powody, dla których on się zgodził zeznawać. To właściwie jest państwowotwórczy, można powiedzieć. Są tacy świadkowie, którzy rzeczywiście chcą przejść na tą uczciwą stronę życia. Wyeliminowanie grupy pruszkowskiej, ucięcie działalności tej grupy to są potężne środki zaoszczędzone dla państwa i te, które zyskało państwo w wyniku legalnej działalności, bo nie ma takiego przemytu alkoholu, nie ma takich papierosów. Nie da się przeliczyć życia ludzkiego czy pewnego strachu ludzkiego. To są wartości trudno mierzalne, ale to summa summarum jest gigantyczny efekt i urobek. Jeszcze niedawno było tak. Tam, gdzie zaczyna się Pruszków, kończą się reguły. Naszym przewodnikiem po Starym Pruszkowie jest były milicjant Andrzej Wielądek. Kiedyś naczelnik Wydziału Kryminalnego tutejszej Komendy Rejonowej. Śledził narodziny grupy. Znał Barabasza, Alego, Kiełbasę, Parasola. Znał Masę jeszcze jako małolata. To za jego czasów gang ze zwykłej bandy przeistoczył się w prawdziwą organizację przestępczą. Zbliżamy się do Śpichowa. Tu się wychowała część grupy pruszkowskiej. Stąd część z nich pochodzi. Proszę, można powiedzieć, że pozamknął to miasto od tej czarnej strony, od podszewki. Od samego dna, prawie do samego wierzchu. Że akurat w Pruszkowie wyrósł najgroźniejszy gang w Polsce. Wtedy była bieda, żadnej alternatywy dla młodzieży. Zebrała się grupa chłopaków. Podobnie jak w 72 roku urodziło się, dorosło iluś dobrych piłkarzy polskich. Górski ich zebrał, stworzył z nich drużynę. Tak i oni się stworzyli. W jednym okresie dorosła akurat taka grupa ludzi. Dopasowali się. To ładne porównanie. Orły Górskiego. To były Orły Pruszkowa. Jest rok 1994. Orły Pruszkowa na prywatnej imprezie. Ludzie ze szczytu gangsterskiej hierarchii. W Warszawie trwała wojna Pruszkowa z Wołominem. Wybuchały bomby, a oni bawili się w najlepsze. Jarosław S. Masa, wschodząca gwiazda gangu, dzisiaj świadek koronny numer jeden. Wojciech B. Budzik. Członek zarządu Pruszkowa odbywa wyrok dożywotniego więzienia za zabójstwo. Ryszard P. Krzyś. Członek zarządu leży w szpitalu chory na raka. Janusz P. Parasol. Członek zarządu skazany w procesie kierownictwa grupy na 7 lat więzienia. Andrzej K. Pershing. Do połowy lat 90. boss Pruszkowa. Zastrzelony 5 grudnia 99 roku. Andrzej Z. Słowik, członek zarządu. Dobrowolnie poddał się karze 6 lat więzienia. Więzienie Białołęka. Zbigniew Rytel, skazany na 12 lat za udział w strzelaninie, w której według prokuratury ofiarami, a nie uczestnikami, byli członkowie grupy pruszkowskiej. Grupa pruszkowska działała przez całą dekadę. Ma na swym koncie setki zabójstw. Setki zabójstw. Gdzie są sprawcy tych zabójstw? Gdzie są sprawcy zabójstwa Jaroszewiczów? Na przykład. Nie ma. Kto prowadził śledztwa w tych sprawach?
Dlaczego świadek koronny Masa, jak również i inni świadkowie koronni, nie mówią o najcięższych przestępstwach? To oni są skruszeni? Ewa Ornacka, słucham. Witam. Skonfrontowałem się tutaj z ludźmi z ochrony. Mamy zielone światło na to spotkanie w takim razie. Spotkanie by było za tydzień. Tak. A co do terminu konkretnego jeszcze zadzwonię i podam. Rozumiem. A miejsce? No niestety nie możemy przyjechać do pani. Pani będzie musiała przyjechać do nas. Ja się oczywiście dostosuję, także pan dyktuje warunki. No raczej nie ma pani wyboru. Minęły 3 tygodnie. Po kilku zmianach terminów i miejsc Masa wreszcie wyznaczył spotkanie. Wcześniej miał być Gdańsk, Amsterdam, może gdzieś we Francji. Zdecydował się na Berlin. Masa tylko częściowo jest wolnym człowiekiem. Tak naprawdę bowiem objęty programem ochrony świadka koronnego podlega surowym rygorom. Nieustannie pozostaje pod parasolem policjantów z CBŚ. Bez ich zgody spotkanie z dziennikarzami jest wykluczone. Berlin, ulica Kurfürstendamm. To tutaj o godzinie 19 mamy się spotkać z Masą. Warszawa. Rozmowa z byłym policjantem Piotrem W. To, na co się zdecydował, na ten krok bycia świadkiem koronnym, zrobił to na pewno i dla siebie, no i dla rodziny, dla swoich dzieci. Zdawał sobie sprawę, jakie jest życie w tym środowisku, że można żyć bogato, ale bardzo krótko. Co już życie pokazało na przykładzie kiełbasy. Wojciech K. Kiełbasa, jeden z liderów grupy Pruszkowskiej, najbliższy przyjaciel Masy. W styczniu 1994 roku przebywał wraz z kolegami na Dominikanie. Wojtek nie lubi się fotografować. Panie Piłeczka, halo. Pan Piłeczka, czyli Wojciech P., warszawski przedsiębiorca, na początku lat 90. miał być wiceministrem budownictwa. Panie Pulpecik, brawo. Pan Pulpecik to Jarosław S. Masa. A wszystkie zdjęcia robił ja. Autor zdjęć to Wojciech K. Kiełbasa. W sumie generalnie bardzo dobrze się uzupełniali. Byli podobni do siebie z charakteru? Nie, znaczy z charakteru, czy ja wiem, z charakteru bardziej błyskotliwą osobą był Kiełbasa. Wywodził się z dobrej rodziny. Miał troszkę inne zachowanie niż Masa. No a Masa w tym czasie taki cichy człowiek, będący przy nim, jego cień. Później te role zaczęły się zmieniać. No ale generalnie, gdzie był jeden, tam był i drugi. Generał Batę. Tonik też ja. Nie, bomba Bacardi. Nie, pora. My bez ale Pikoka. Ja? To Coca-Cola, nie Coca-Cola, tylko Coca-Cola. Może być i koga. Nie wcale. Berlin, godzina 19. Ukryci w dwóch samochodach staramy się sfilmować pierwsze spotkanie dziennikarki Ewy Ornackiej z Masą. Ma z nim omówić taki sposób nagrania rozmowy, aby zapewnione były warunki bezpieczeństwa zarówno dla Masy, jak i ludzi z jego ochrony. Ornacka, słucham. Dobry wieczór, pani dyrektor. Musimy przełożyć to na jutro, na 10:00 przy stacji U-Bahn
No. Panie Jarku, co się dzieje? Proszę być o 10. No nie mogę mówić na ten temat. Proszę być o 10. Tylko bardzo prosiłbym o niegodne zarejestrowanie kamer urządzeń nagrywających, bo będzie pani sprawdzona. No nie wiem, sprawdza mnie pan, jestem czysta, nie noszę ogona. Panie Ewo, proszę nie być za mądre, bo moje służby są naprawdę mądrzejsze od waszych operatorów. No, po prostu taki dostałem sygnał i proszę być czystym i proszę przyjść samemu. Dobranoc. Proszę powtórzyć, 10 godzina? Okay. Swojego czasu byli to najwięksi przyjaciele, Masa i Kiełbasa. Była to nierozłączna para. Do tego stopnia, że z tego co pamiętam, Masa był ojcem chrzestnym syna Kiełbasy. I wszędzie, gdzie był Masa, był i Kiełbasa i odwrotnie. Później ich stosunki się popsuły, doszło między nimi do konfliktów. Drogi się rozeszły. Mnie się wydaje, że Kiełbasa zorientował się, że Masa jest zbyt niebezpiecznym kompanem. To Masa nie tyle, że prowadził dystrybucję narkotyków, to zaczął je zażywać. Po użyciu tych narkotyków stawał się osobą szalenie agresywną i nieobliczalną wprost. Masa i Kiełbasa najlepiej czuli się we własnym towarzystwie. Upierdoleni, wszyscy leżą, bo... Cicho, kurwa. Ależ ten Jarek jest wulgarny. No to weźcie, zapijecie. Piwo. Oj, Jarku, ja. Łedzie taki elegancki, zwraca uwagę na etykietki. Ja bym ćwiczył. Kurwa, co ty robisz? Kurwa, się zakawał, czy tam leżę. Ja się kurwa nie mogę obrócić, ale jak przyleję, to leżą, kurwa. To już ostatnie wspólne zdjęcia. Niebawem nastąpi dramatyczne wydarzenie. Duet Masa Kiełbasa przestanie istnieć. Lutego 1996 roku w centrum Pruszkowa padają strzały. Nieznani sprawcy zabijają wychodzącego ze sklepu Kiełbasę. Balizna powiedział, oficjalnie powiedział, że przyjechał do niego, bodajże chyba do Zakopanego i mówi, no, zrobiłem porządek z Kiełbasą. Mówi, już nie ma Kiełbasy na Pruszkowie. Powiedział przed sądem. Nie wiem, co tam prokuratura robi w tej sprawie. Myślę, że dopóki nie pozakańczają tych wszystkich spraw, których tam jest tym zawodowym koronnym, to na razie będą go jakoś strzegli, bo to by im wszystko upadło, bo to jest główny filar tych oskarżeń. Pruszków twierdzi, że sprawcą był Masa. Nie można wykluczyć tej wersji. Był brany pod uwagę w toczącym się w tamtym czasie śledztwie jako jedna z wersji, która przypisywała sprawstwo jemu. Nie jest to wykluczone, ale też nie można stwierdzić autorytatywnie, że on miał coś z tym wspólnego. Berlin, godzina 10 rano, dworzec Zoo. Kolejna próba spotkania z Masą. Wbrew jego poleceniom, z bezpiecznej odległości filmujemy Ewę. Kamerę ukryliśmy w torbie podróżnej. Wsiadam.
Massa przez telefon zażądał, żeby Ewa wysiadła na jednej ze stacji. Podczas wysiadania ktoś popchnął naszego operatora. Kamera straciła Ewę z pola widzenia. Szybko okazało się, że nie ma jej na peronie. Mijały minuty, a my wciąż nie mogliśmy jej odnaleźć. Najpierw lekka panika, a potem już prawdziwy strach. Przecież Massa to były gangster, człowiek zdolny do wszystkiego. Nie wiedzieliśmy, gdzie znikła Ewa. Baliśmy się o nią. Filmowaliśmy Ewę z ukrytej kamery, aby uchwycić moment jej spotkania ze świadkiem koronnym Massą. Niestety zgubiliśmy ją na jednej ze stacji U-Banu. Mijały kolejne minuty i nasz niepokój stawał się coraz większy. Pół godziny później Ewa zatelefonowała, że wszystko jest w porządku. Spotkała się już z Massą i ludźmi z jego ochrony. Jest zgoda na wywiad z udziałem kamery. Mamy stawić się w hotelu Residence. Czy czuje się pan bezpieczny? Tak. To dlaczego rozmawia pan z nami, mając kominarkę na twarzy? Dlatego, żeby znowu nie pokazało się w publikacjach prasowych bądź w programach telewizyjnych zdjęcie mojej twarzy. Przecież ja nie żyję na Marsie, tylko żyję wśród ludzi i mój wizerunek byłby potem rozpoznawalny. Czy pana twarz wygląda inaczej niż 2 lata temu, kiedy został pan świadkiem koronnym? Czy zrobiono panu operację plastyczną? Nie. Stąd ta kominiarka. A nazwisko? Czy posługuje się pan swoim nazwiskiem? Czy ma pan inne dokumenty? No to już wchodzimy w zakres warunków ochrony, prawda? I nie mogę zdradzać tutaj. Na początku ja się do tego przyznawałem, że to ja Wojtka odpaliłem. Nawet starzy byli pewni, że to ja zrobiłem, więc mój prestiż jak gdyby urósł. Moje akcje poszły do góry. Proszę opowiedzieć, jakim człowiekiem był Pershing? Był bardzo prawy facet. Media wykreowały go na jakiegoś bandziora, gangstera. Tak, oczywiście gangsterem był. Ale nie bandziorem. A Słowik? Jest to człowiek bardzo bezwzględny. Dla niego zabić człowieka to jak splunąć. A czy jest ktoś, kogo się pan obawia? Ja się boję polityków. Gdybym zaznawał na temat polityków, moje bezpieczeństwo równe by było zeru.